Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam was dzisiaj do recenzji Surface Pro X. Zacznę od tego, że Surface Pro X sprawił mi naprawdę sporo problemów, ale nie w kontekście tego, że coś tutaj nie działało, czy coś się zawieszało, czy zepsuło, tylko urządzenie jest bardzo określone, jeżeli chodzi o swoje zastosowania dla konkretnego typu użytkowników. Wiele rzeczy wymaga tutaj moim zdaniem dopracowania i mogę się zgodzić, że jest to sprzęt z przyszłości, jak wiele osób mówi, natomiast my moim zdaniem nie jesteśmy jeszcze gotowi na tą przyszłość. Zacznijmy natomiast od jakości wykonania i wyglądu. I tutaj ciężko powiedzieć coś złego o tym sprzęcie. Mam oczywiście anodyzowane aluminium, jest to bardzo ładnie spasowane. Jest nieco bardziej zakrąglone, jeżeli chodzi o krawędzie w porównaniu do Surface'ów Pro, które widzieliście u mnie wcześniej na kanale. I ogólnie można powiedzieć, że Surface Pro X wygląda bardzo ładnie i jest tabletem, bo sam w sobie, jak kupujemy urządzenie, jest tabletem. Nie mamy do tego w zestawie klawiatury, którą trzeba dokupić osobno, więc sam w sobie jest po prostu tabletem z nóżką, którą możemy sobie z tyłu wyciągnąć. Od razu możemy zauważyć, że nie zmieściło się tutaj pełnowymiarowe USB, to w związku z tym, że urządzenie jest naprawdę bardzo, ale to bardzo cienkie, 7,3 mm. I jeżeli chodzi o porty, również nie ma szału. Po prawej stronie mamy tylko Surface konektor do podłączania naszej ładowarki, mamy również przycisk zasilania, po lewej stronie to ma dwa USB-C, to są zwykłe USB, nie Thunderbolty, no i przycisk do regulacji głośności w postaci dwóch pliku. Górna krawędź jest wolna, dolna natomiast oczywiście łączy się z klawiaturą, którą, tak jak mówiłem, możemy zakupić sobie osobno. I zacznijmy sobie od baterii. Producent deklaruje do 13 godzin użytkowania. Mnie maksymalnie udało się między 9 a 11 i to w tych najlepszych takich zestawieniach czasów, kiedy korzystałem z aplikacji dedykowanych do tego sprzętu i o tym powiem sobie za chwilę. Ładowanie jest rzeczywiście szybkie, w godzinę Surface konektorem możemy naładować gdzieś tam do 70%. Zwracam natomiast uwagę, że przez USB-C możemy ładować, ale odpowiednio szybkimi ładowarkami. 18W niestety nawet nie wzbudza urządzenia, w sensie pojawia się komunikat, że podłączono coś do portu USB-C, ale się urządzenie nie ładuje i dopiero taką ładowarką 60W udało mi się po prostu sprzęt naładować. No i na sam końcu warto wspomnieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze mamy podnóżek z tyłu, który jak zawsze możemy sobie regulować, no powiedzmy gdzieś tam prawie do 170 stopni, więc rzeczywiście jakby zakres regulacji jest duży. To się trzyma bardzo dobrze, bardzo pewnie, nie sprężynuje. Zwracam tylko uwagę, że pod jakimś większym naciskiem może się gdzieś tam troszkę dodatkowo rozłożyć. No i pod tym właśnie zawiasem, który jest, tak jak mówiłem, dość solidny, mamy specjalny slot, który musimy szpileczką otworzyć i możemy oczywiście włożyć tam kartę SIM, gdzie po prostu możemy korzystać normalnie tutaj z internetu ze względu właśnie na wsparcie w procesorze ARM-owym, ale również możemy wymienić sobie pamięć wewnętrzną samego urządzenia, jeżeli chcemy. Przechodzimy sobie do klawiatury. Klawiatury oczywiście jest kilka konfiguracji, kilka wersji kolorystycznych. Ja mam wersję z Alcantarą i od razu mówię, że jeżeli planujecie Surface Pro X kupować, to bez klawiatury nie ma to sensu z kilku powodów. Po pierwsze, sama klawiatura w sobie jest bardzo dobra, ale tym razem również po zamknięciu wreszcie ona się przysysa magnesowo do samej obudowy naszego tabletu, więc nie będzie się to gdzieś tam w torbie otwierać i to na pewno spory plus. Klawiatura jak zawsze jest 4-stopniowo podświetlanie, w sensie 3 stopnie i 0. Klawiaturę mamy 6-rzędową z przyciskami funkcyjnymi u góry. Pisze się na niej bardzo dobrze, zresztą jak na poprzednich Surface'owych. Zwracam uwagę tylko na jedną rzecz, przez to, że chowa się w tej klawiaturze również rysik. Zdarza się niestety, że ona się troszkę bardziej rusza na boki, w momencie kiedy trzymamy urządzenie chociażby na kolanach, ale również na stole po prostu bardziej się ugina. O co chodzi z rysikiem? Po wyciągnięciu klawiatury i odciągnięciu jakby tej górnej części od samego ekranu. I tu zwracam uwagę na jedną rzecz, że chyba nie do końca zostało tak super przemyślane, bo w momencie, kiedy dosuwamy sobie klawiaturę, żeby schować nasz rysik, automatycznie jakby no prawie zasłania nam ta górna krawędź klawiatury to, co widzimy na ekranie, więc myślę, że to jest dość istotne. Natomiast sama klawiatura, tak jak mówiłem, jest bardzo wygodna, świetnie się na niej pisze jak zawsze. Ja również bardzo lubię touchpady Microsoftowe, jeżeli chodzi o linię Surface. One są szklane, więc jakby przesuwanie palca po ich powierzchni jest bardzo przyjemne, nie ma żadnego dodatkowego oporu. Są trochę małe, to oczywiście bym zmienił, ale wszystkie gesty działają naprawdę bardzo dobrze, więc tutaj większych zastrzeżeń nie mam. Co do rysika, oczywiście rysik w tej wnęce ładuje się magnetycznie, można go
włożyć w jedną albo w drugą stronę, nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Sam rysik oczywiście wykrywa siłę nacisku, 4096 punktów nacisku, również nachylenie, jest z tyłu gumka, dodatkowe gesty. Jest możliwość również konfiguracji tego, czy raz, czy dwa, czy dłużej naciśniemy z tyłu przycisk, więc konfiguracja jest duża i jak zawsze to działa, myślę, bardzo fajnie. Ja nie jestem osobą, która specjalnie dużo rysuje, ewentualnie podpisuje jakieś tam dokumenty, czy nosi jakieś szkice, które można robić w PDF-ie, czy w innych aplikacjach. I pomimo tego, że ta klawiatura troszkę zasłania ten ekran, kiedy jest już podniesiona, to uważam, że to miejsce do chowania rysika jest świetne. No, nigdy on nam nie wypadnie, nie zgubimy go, nie zostawimy nigdzie. Przejdźmy już teraz do samego ekranu. Ekran jest 13-calowy, rozdzielczość 2880x1920 pikseli, ponad 267 punktów na cal, proporcje 3:2. Oczywiście jest to ekran dotykowy i mamy jasność poniżej 500 nitów, więc moim zdaniem jak na tablet bardzo dobrą. Oczywiście jest to ekran błyszczący, więc refleksy będą się odbijać, ale uważam, że ekran jest po prostu genialny, jest naprawdę świetny. I różni się oczywiście tym, że jest trochę większy względem chociażby poprzednich Surface'ów Pro, przez to, że po prostu ramki po lewej i po prawej stronie są mniejsze. Dla mnie urządzenie wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. U góry oczywiście chowa się cała funkcja Windows Hello do odblokowania urządzenia. Mamy również tam aparat 5 megapikseli i tam jest rejestracja wideo Full HD. Ten aparat radzi sobie całkiem nieźle. No i przejdźmy sobie teraz do głośników i przyznam szczerze, że to jest poziom mniej więcej podobny do mojego MacBooka Pro, który uważam, że gra świetnie i rzeczywiście tu również jest naprawdę genialnie. To jest, jeżeli chodzi o ultrabooki, na pewno najlepsze głośniki. Jeżeli chodzi w ogóle o laptopy, myślę, że to jest jeden z najlepszych sprzętów właśnie grających. Więc połączenie tego z naprawdę świetnym wyświetlaczem, no, robi taką idealną parę chociażby do oglądania seriali, filmów. Zwracam uwagę, że z tyłu mamy naturalnie aparat 10 megapikseli, który, uwaga, nagrywa aż 4K. To nagranie jest, powiedzmy, w miarę względne. Nie jest to poziom, powiedzmy, telefonów, ale też nie jest jak w innych sprzętach, gdzie wypada to oczywiście znacznie, znacznie gorzej. Zwracam uwagę, że powierzchnia jest matowa, tak z delikatnym elementem błyszczącym. Niestety bardzo mocno się palcuje, więc czasami wygląda to niestety mało estetycznie i szczególnie jak często chwytamy urządzenie, gdzieś tam przenosimy. I przejdźmy sobie do tego przenoszenia, bo to jest jeden z moich największych zarzutów. Znaczy, ja rozumiem, że ten sprzęt jest ultramobilny i świetny i w ogóle z tą klawiaturą, no, wygląda jak prawdziwy laptop. Natomiast właśnie tego mi brakuje, że nie ma tego usztywnienia i bardzo często, kiedy korzystam z urządzenia na kolanach, chwytam za klawiaturę, próbuję podnieść, no i prawie kilka razy udało mi się właśnie Surface'a Pro X prawie zrzucić na ziemię, więc to są rzeczy, które mi jakby zawsze przeszkadzają, ale mają oczywiście w ofercie Surface laptopa, więc jeżeli ktoś woli taką konstrukcję, to jest ona dostępna. Przejdźmy teraz moim zdaniem do tego, co jest najbardziej kontrowersyjne, a mianowicie do specyfikacji i dla kogo właściwie jest to urządzenie. Po pierwsze, mamy tu procesor ARM-owy SQ1 razem z Adreno 685. Przypomnę również, że mamy dostępne wersje 128 i 256 GB, jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną i one są jakby przypisane do 8 GB pamięci RAM, natomiast jeżeli bierzemy wersję 512, ona ma już 16 GB pamięci RAM. I dla osób, które w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, to nie mamy tutaj normalnego procesora Intela czy AMD w stylu i5, i3 serii M czy coś takiego. Nie jest to procesor oparty o architekturę x86, tylko normalnie ARM-owy, tak jak mamy w smartfonach. Więc mamy urządzenie, które jest oparte o Windowsa 10. Jest to normalny laptop, natomiast sama specyfikacja jest stricte mobilowa. I powoduje to, że na tym urządzeniu możemy odpalać aplikacje, które są dedykowane właśnie ARM-owi, albo emulowane w x86, czyli dla normalnych komputerów, ale tylko w wersji 32-bitowej. Więc okazuje się, że większość, znaczna większość, 90% aplikacji, które będziecie chcieli zainstalować, jeżeli chodzi o jakieś gry, chociaż przypominam, że to urządzenie kompletnie nie jest do grania, więc pojawia się oczywiście naturalnie błąd, że to jest wersja 64-bitowa i że nie jest kompatybilna z tym sprzętem. I niestety tych aplikacji nie uruchomimy. Nie chodzi tylko o gry, ale również o wiele innych aplikacji. Ja akurat nie korzystam z pakietu Adobe, ale wiele osób mówi, że niestety nadal to nie działa. Ma to zostać niby poprawione, ale nie wiadomo kiedy. Niby są jakieś sposoby, żeby to obejść, no ale tak jak mówię, nie testowałem tego. Ale wiele osób, które jakby no, będą się próbowały skusić na to urządzenie, mając na uwadze, że wydają naprawdę bardzo dużo pieniędzy, mogą być profesjonalistami, którzy potrzebują konkretnych aplikacji. I zawsze mówię, brać sprzęt, konsolę, komputer, urządzenie mobilne, takie, które obsługuje aplikacje, z których będziemy korzystać. Więc jeżeli mówimy o aplikacjach webowych, takich jak, nie wiem, prowadzenie jakiegoś bloga, strony, pisanie jakichś tam arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów,
to urządzenie będzie sobie z tym radziło rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze. Natomiast jeżeli mówimy o aplikacjach zewnętrznych, czasami niektórych Microsoftowych, które nadal są jakby 32-bitowe, nie są ARM-owe, tylko są właśnie emulowane, to niestety urządzenie tych 64-bitowych nie będzie obsługiwało. I wydaje mi się, że dla wielu osób może być to sporo problem, że wydajemy bardzo dużo pieniędzy i niestety niektórych rzeczy, które mogą się okazać bardzo proste, bo niektórzy producenci w ogóle nie przewidują tego, żeby wprowadzać i produkować jednocześnie aplikacje 32 i 64-bitowe, może po prostu nie działać, więc uważam, że to jest spory problem. Natomiast przejdźmy sobie teraz do zalet tego rozwiązania. Dlaczego w ogóle ten procesor ARM-owy? Po pierwsze, mamy, jak mówiłem, natywne wsparcie dla kart SIM, więc to urządzenie nie jest uzależnione tylko od Wi-Fi czy podłączenia się do naszego smartfona, ale również może działać niezależnie i to oczywiście jest spory plus. Druga kwestia jest taka, że jeżeli go nie wyłączymy całkowicie, to wznowienie takie z uśpienia jest rzeczywiście momentalne, trwa tam około 1 czy 2 sekundy i automatycznie logujemy się i urządzenie jest gotowe. Jest połączenie z siecią, wszystko sobie synchronizuje od razu, więc rzeczywiście działa to bardzo dobrze. Czasami niektóre rzeczy synchronizuje w tle, no działa to właściwie jak taki tablet czy telefon, który pomimo tego, że ma wygaszony ekran, nie zużywa jakoś bardzo dużo energii, a jednak wiele rzeczy robi gdzieś tam w tle. I to jest świetne. I zwracam tutaj uwagę, że jeżeli ktoś korzysta właśnie z tabletu, chociażby na Androidzie, czy powiedzmy na iOSie, czy iPadOSie, to dobrze wie, że takie urządzenie, nawet z klawiaturą, jeżeli korzystamy z niego i odkładamy je co noc gdzieś tam na biurko, to ono potrafi zużyć, nie wiem, 2, 3 do 5% energii. Jeżeli odłożymy tak nasz komputer, pomimo że jest uśpiony, on potrafi czasami zużyć od 15 do 30 do 40%. I to jest ta różnica. To urządzenie jest ultramobilne i dzięki temu, że nawet jeżeli je odkładamy, ono nie zużywa dużo energii. Jeżeli korzystamy z tych aplikacji ARM-owych przede wszystkim, to naprawdę będzie działało to bardzo długo i bardzo responsywnie. W sensie podczas korzystania z tych aplikacji właśnie dedykowanych do tego urządzenia nie widziałem żadnych problemów, działało to bardzo sprawnie. A aplikacje emulowane, chociażby jak Chrome, widać, że działają troszkę wolniej, ale też w miarę responsywnie w moim odczuciu. Więc podsumowując, bo recenzja zrobiła się przydługa. Dla kogo jest ten sprzęt? Przede wszystkim dla osób, które mają naprawdę bardzo dużo pieniędzy, bo to, że kupujemy w podstawie sam tablet za prawie 5000 zł, jeżeli chcemy dokupić rysik oraz klawiaturę, no to niestety generuje dodatkowe koszty i możemy gdzieś tam w 8000 się zmieścić przy tej bazowej konfiguracji. Jest to sprzęt, który nie będzie dla profesjonalistów, więc nie każdego będzie na niego stać, ale jeżeli jesteśmy osobami, które pracują właśnie na takich aplikacjach webowych, czyli robią dużo rzeczy powiedzmy właśnie w przeglądarce albo w takich aplikacjach przeglądarkowych, które jakby nie wymagają od nas instalowania specjalnego środowiska na samym komputerze, to będzie się to spisywało świetnie i może być to jedno z najlepszych urządzeń tego typu w ogóle właśnie w takim zastosowaniu. Szczególnie z tym świetnym czasem na baterii, mając na uwadze to czuwanie, które nie zużywa aż tak dużo energii. Natomiast jeżeli potrzebujemy urządzenia do czegoś więcej, ja nie pokusiłem się o żadną edycję zdjęć tutaj ani wideo, tego się tutaj nie da zrobić ze względu na brak jakby aplikacji, które są z tym kompatybilne, to raz. Po drugie, znalazłem w internecie informację, że osoby, które nawet znalazły jakieś aplikacje albo zrobiły tak, że Adobe działa, to niestety jakby płynność działania była niezadowalająca jak na sprzęt za tyle pieniędzy. I tu polecam po prostu zerknąć sobie na ofertę Surface Pro, który ma normalny procesor i na pewno do takich sprzętów raz, że będzie działał dużo lepiej, a dwa, że kompatybilność z tymi aplikacjami, które możecie potrzebować, będzie na pewno dużo, dużo większa. Więc podsumowując, Surface Pro X jest w przyszłości, ale my nie jesteśmy gotowi na tą przyszłość. W sensie ARM będzie docelowo w wielu urządzeniach w historii pojawiało się znacznie częściej, ale dopiero wtedy, kiedy urządzenia będą w stanie obsłużyć po prostu te aplikacje, z których my korzystamy na co dzień. W chwili obecnej nie jest to możliwe, no jeżeli nie pracujemy właśnie tak stricte webowo, jak mówiłem, to kupowanie tego urządzenia po prostu nie ma najmniejszego sensu i wybrałbym po prostu Surface Pro. Dzięki bardzo, dajcie znać, co myślicie. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentarzy, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.